teraz, moi drodzy, przed klubowym programem Mikołaja, before o godzinie 20, już teraz w Open Night porozmawiamy troszeczkę o ostatkach, o muzyce. Ze mną Anna Polowczyk, witam Cię bardzo serdecznie. Witam Cię również, właśnie, Kasiu. Spotkałyśmy się już jakiś czas temu, czy to były 3-4 miesiące, dokładnie nie pamiętam. Co zmieniło się w Twoim życiu właśnie od tego momentu do teraz, jeśli chodzi o muzykę? Jeśli chodzi o muzykę, zmieniło się tyle, że zaczęłam dosyć dużo pracować nad, przepraszam, nad programem własnym, autorskim i też nad programem płyty, która się niebawem pojawi, ale to będzie też w sumie taka płyta niespodzianka. Może troszeczkę opowiem na ten temat. Jest to płyta z utworami Davida Fostera i Stevie'ego Wondera. Płyta habilitacyjna doktora Wojciecha Olszewskiego. I on zaaranżował wszystkie utwory, do których ja razem z Piotrem Szulcem, z którym jutro będziemy razem występować. Za chwilę o tym też również będziemy mówić. Nagrywam właśnie ten szereg utworów Fostera tudzież Wondera. I też mam nadzieję, że niebawem za jakieś może 2-3 miesiące już się pojawi ten cały plik utworów. Jak się spotkałyśmy, to bardzo dużo mówiłyśmy o programie Mam Talent, ogólnie o tych programach muzycznych, które teraz są bardzo popularne u nas w Polsce. Jak Ty to wspominasz, ten okres? Znaczy, ja ten okres wspominam bardzo, bardzo pozytywnie, bo to było przede wszystkim duże doświadczenie. Było to strasznie takie miłe przeżycie, mimo jednak takiej presji i ciśnienia, które no każdy z nas w jakiś sposób miał, wiadomo. Tej rywalizacji, ale takie pozytywne. Pozytywnie, w ogóle nie było tam takich sytuacji, żeby ktoś z kimś próbował rywalizować. To każdy właśnie siebie wspierał, jeżeli ktoś miał jakiś problem, rozmawialiśmy sobie, pomagaliśmy. Cała w ogóle, ja byłam straszliwie podniecona całą obsługą techniczną, jak to jest dopięte wszystko, jak to jest każdy szczegół bardzo ważny. No niesamowicie było i bardzo mile wspominam tych wszystkich ludzi, obsługę i ten cały klimat. Powiedz mi, wspominałaś o Piotrze. Kim tak naprawdę jest Piotr Szulc? Piotr Szulc to jest mega piękna postać, to jest muzyk przede wszystkim przez wielkie M. To jest wokalista również przez wielkie W i kompozytor. I Piotr Szulc swojego czasu miał bardzo, bardzo poważne osiągnięcia. Wygrane Opole, duet z Łobaszewską Grażyną, z Krystyną Prońko. I mega, mega dużo fajnych pomysłów, z tym, że bardzo niszowych, jeśli chodzi o muzykę. Dlatego, że były to kompozycje napisane dla Piotra przez Zbigniewa Górnego, bądź Krzesimira Dębskiego, bądź też przez samego Piotra. No i nasza współpraca nawiązała się parę lat temu, już nawet nie jestem w stanie powiedzieć, ile lat temu, nawiązała się przez takiego naszego wspólnego przyjaciela, Michała Bucherta, to muszę powiedzieć, i Michałowi tutaj osobiście przed kamerami podziękować. Za tą znajomość. Za tą znajomość i tak sobie zaczęliśmy, prawda, razem współpracować z Piotrusiem. No i też tak przypieczętował tą naszą znajomość koncert, który organizował Zbigniew Górny. Była to, jak on się nazywał ten koncert? Zapomniałam. Organizowane były te koncerty, szereg koncertów w Villa Magnolia. No i tam w sumie tak żeśmy się w sobie zakochali muzycznie i od tego czasu nie możemy się rozstać. Właśnie, to jest moje kolejne pytanie, jak wy się muzycznie uzupełniacie, jak jesteście oboje na scenie? To znaczy w ogóle powstało takich parę piosenek duetów, gdzie z Piotrem się okazało, że bardzo fajnie współgramy wokalnie, bo nie zawsze jest taka sytuacja, że są dwa wokale, ale coś nieźle, że tak się wyrażę. A tutaj po prostu ja się od Piotra w ogóle nauczyłam bardzo dużo w ogóle muzycznie nowych takich jakby pomysłów, nauczyłam się współpracy wokalnej, czyli jak na przykład połączyć głosy. Bardzo dużo świadomości w ogóle zdobyłam przy Piotrze. I naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo szkoły takiej konkretnej
myślę, że najważniejsze w moim życiu. Mm-hmm. Teraz troszeczkę na temat koncertu. Mm-hmm. Zresztą ostatki karnawałowe w Blunocie. Właśnie z Piotrem pojawicie się na scenie już jutro. Już jutro. Jutro 9 lutego o godzinie 20:00. Zapraszamy do klubu Blunot w Poznaniu. Jakie rytmy usłyszymy na tej scenie? Będzie tanecznie, to będzie słyszałam. Będzie tanecznie na 100%. Jakie rytmy? Rytmy od, w sumie, że tak powiem, od A do Z. Będzie troszeczkę latino, też się pojawią rytmy takie, powiem, delikatnie poprokowe. Mhm. Będą piosenki polskie, właśnie duety z Piotrem. Co będzie? Dużo właśnie muzyki też takiej popowej przede mhm. wszystkim, bo to jest w sumie najważniejsze, żeby ludzi poderwać, że tak powiem. Do tańca. Tak, mam nadzieję, że się też zjawią zaprzyjaźnieni muzycy, którzy być może pojawią się na scenie i będziemy czyli razem. Czyli wielkie sobie wspólne świętowanie. Świętowanie, dokładnie. Świętowanie, bo ten karnawał, że tak powiem, jutro się już kończy niestety, ale myślę, że z taką wielką pompą można to zakończyć i mhm. że tak powiem, przejść potem do takich 40 paru dni oszczenia. Powiedz mi, w jakich rytmach ty najbardziej i najlepiej się czujesz? Hej, w jakich rytmach ja się czuję najlepiej i najbardziej? Ja bardzo właśnie lubię rytmy. Ja powiem tak, ja lubię mieszane rzeczy, dlatego że jakby nigdy nie lubiłam szufladkować swojej osoby gdzieś tam do. Dobrze będę śpiewać tylko soul, hip-hop, mm-hmm. albo będę soul, albo to, albo tamto, bo muzyka jest tak szeroka, że można ją łączyć i można łączyć style i myślę sobie, że to jest fajne, aczkolwiek tak na dzisiaj, co bym mogła powiedzieć, bardzo zakochana jestem w rocku progresywnym, w takich klimatach. Aczkolwiek zobaczymy, czy też w takim kierunku ten mój projekt autorski pójdzie, czy może gdzieś tam jednak troszeczkę zboczymy z takiej konkretnej mhm. trasy progresywnej właśnie, nie? Mhm. A dlaczego warto jutro pojawić się na tym koncercie? No dlaczego warto? No bo myślę sobie, że jest to duet wystrzałowy. No tak, no, ja przynajmniej się tak czuję przy Piotrze i myślę sobie, że też jest to fajne miejsce, bo klub Blunot to jest klub Blunot, to jest w ogóle nasze z takim charakterem, prawda? Już od lat. Tak, już od lat i zaprzyjaźniony w ogóle klub nasz jest to klub mhm. i myślę sobie, że to jest że fajnie jest spędzić się z pozytywnymi ludźmi i ludzie piszą cały czas na Facebooku gdzieś tam, czy są jeszcze jakieś bilety, czy można jeszcze dołączyć, także... No właśnie, można? Można dołączyć, także super. Zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć, to jak najbardziej. Mhm. Powiedz mi jeszcze, Aniu, na sam koniec, jak dalej będą wyglądać twoje plany, jeśli chodzi o muzykę? To znaczy, no, moje plany będą wyglądać zawsze tak samo. Ja... Solo czy w duecie? Bo tu mówisz, że ogromną radość sprawia ci właśnie występowanie z Piotrem. Mhm. Wobec tego, czy gdzieś tam w głowie pojawiają się kolejne osoby, z którymi chciałabyś współpracować? To znaczy, powiem tak, ja na chwilę obecną jakby mam takie swoje zamknięte grono muzyków. I oczywiście pojawiają się jeszcze osoby, z którymi bym chciała współpracować, ale to są osoby bardziej od strony aranżacyjnej i od strony muzycznej, czyli produkcyjnej też. I mam takie swoje ulubione osoby. Jest to też od wielu lat nasz przyjaciel Grzegorz Stasiuk, który jest też mistrzem właśnie aranżacji, kompozycji. I to z nim właśnie będą powstawały między innymi utwory autorskie i też z moim Darkiem Kamińskim, z którym dużo tych utworów już powstało, mhm. zdążyło powstać. Tylko teraz trzeba to bardzo dobrze okrasić, tak? Oprawić. Potrzebny jest do tego właśnie taki umysł mocny, który mm-hmm. doradzi, poradzi. Mm-hmm. Jeśli otwory, to w języku polskim ojczystym, czy w języku angielskim? Które preferujesz? To znaczy, ja bym poszła jednak w język polski z tego powodu, że żyję w Polsce, jest w ogóle strasznie dużo produkcji w Polsce śpiewanych teraz po angielsku. Ja myślę, mm-hmm. że jeżeli muzyka, że ma treść, ma tekst o pięknej, dobrej treści, który też się zgadza, współgra z harmonią, wiadomo, czyli ze mną w tym przypadku. Jeżeli ten tekst jest o czymś ważnym, bo ja strasznie nie lubię banałów, takich jakichś tekstów płaskich. Które się niestety często pojawiają, które się pojawiają bardzo często. Jest ich tak wiele, że w sumie
Różnią się melodią. Ma się wrażenie, że się słucha cały czas tej samej piosenki. Ja lubię treść, jak i w muzyce, tak i właśnie w tekście. Mhm. Także język polski, bo mówię, ta płyta, która jest w tej chwili nagrywana, jest w angielskim, wiadomo, to są najpiękniejsze piosenki Fostera Wondera i myślę sobie, że tak niech to będzie, a zobaczymy, co świat pokaże kiedyś, co ja pokażę, Boże Święty, kiedyś, czy może pójdę w język angielski, ale na razie bym chciała jednak zostać przy ojczystym języku. Super. Na koniec, kto jest idolem Ani? O Jezu, ja mam wielu idoli, także no, bym musiała tutaj wymieniać wiele, wiele zespołów różnorakich. No, może powiem tak, no, jest to na pewno, jeśli chodzi o ten rock progresywny, jest to Pink Floyd, mhm. Wishbone Ash, takie zespoły, przede wszystkim Genesis też i mnóstwo różnych innych. No i tak jak mówię, jestem zakochana w wielu wykonawcach soulowych. Też tutaj się wachlarz w sumie nie kończy. Mm-hmm. Od Michaela Jacksona po... Czyli pojawiło się nazwisko króla popu. Tak. To już od dziecka. I ta miłość zostanie. I ta miłość zostanie już na zawsze. Dobrze, super. Wobec tego serdecznie zapraszamy jutro na koncert Ani i Piotra. Godzina 20 w klubie 20. Blue Note. Bilety, tak jak Ania już wcześniej wspomniała, są cały czas. Są cały czas, także można próbować się załapać. Mam nadzieję, że każdy wejdzie. Dobra, super. To zapraszamy. Dziękuję Ci serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. No i trzymam jutro kciuki na tym koncercie, żeby faktycznie była taka bomba na koniec tego roku karnawałowego. Dokładnie. Moi drodzy, Was już teraz zapraszam na króciutką przerwę, ale jeszcze pozostańcie z nami. Do zobaczenia.